W ostatni piątek pozytywną opinię Komisji Heraldycznej otrzymały projekty herbu i innych symboli miasta Suwałki. Długo oczekiwany symbol przedstawia świętego Romualda i świętego Rocha, stojących po bokach godła zakonu Kamedułów, trójwzgórza z ukoronowanym krzyżem. Znak ten znany jest z jedynej XVIII-wiecznej pieczęci miejskiej. Droga do tej opinii była długa i wyboista, informuje autor. Myśmy ten herb umieścili na projekcie łańcuchów władz Suwałk, zakładając, słusznie jak się później okazało, że jest to herb z pozytywną opinią Komisji Heraldycznej, który z jakichś przyczyn trafił do szuflady i nie jest używany przez miasto. Samorząd suwalski został jakiś czas temu skrytykowany za zawartość znaku, dlatego władze postanowiły całą procedurę zmierzającą do wydania opinii przez komisję przeprowadzić ponownie. Prace, czy jak kto woli, kolejne wersje herbu były kilkukrotnie konsultowane z komisją oraz z władzami i zainteresowanymi mieszkańcami miasta. Ze strony komisji silnie zaangażował się jej przewodniczący, ksiądz dr Paweł Dudziński, który zasugerował konkretne rozwiązania dotyczące ubiorów świętych. Mieszkańcy z kolei chcieli umieszczenia bułki w pysku psa świętego Rocha oraz kilku innych drobnych szczegółów. Jak podkreśla autor, projekt ten jest zatem pracą zbiorową i pewnym kompromisem, ponieważ wyobrażenie napieczętne jest tak skonstruowane, że sprawia liczne trudności przy jego przenoszeniu na tarczę herbową. I dodaje, że na przestrzeni lat liczonych od powstania pierwotnej pieczęci kolejni autorzy mieli wiele problemów, między innymi ten z żółtą podstawą, którą w nieodległych nam czasach dodano. Dzisiaj już jej nie ma, dzięki czemu zachowano równowagę między wiernością pieczęci a zasadami stylizacji heraldycznej i opiniami samorządu oraz mieszkańców, a nie było to łatwe. Dość powiedzieć, że na komputerze mamy dokładnie 20 plików z różnymi wersjami herbu, a nie wszystkie dokonywane zmiany zawsze były zapisywane, informują Robert Fidura i Kamil Wójcikowski.